ten piękny człowiek zamurował to. Gdyby miał taką wizję, bo to szpeciło. Szczęśliwy dzień nastał, można powiedzieć. Figurka wróciła, jest znowu w publicznym miejscu przy kościele w Zapceniu. Pan ją wykopał przy pomocy paru parafian. Tak. Jest pan zadowolony z efektu? Tak, jestem dumny. Dumny, bo to jest pamiątka po księdzu Piotrowskim, pamiątka parafialna. Dużo ludzi i na Facebooku mnie wspierali i dużo ludzi teraz. Po cichu, po plecach mnie klepią, brawo, brawo, jesteś człowiek z honorem, no, brawo, no to jest dumne, to jest to, cieszy, to buduje. Jest dużo innych tam negatywnych, ale o tym nie będę mówić zbytnio. I znalazłem takich konserwatorów spod Sierakowic i udało się. Odnowili, główkę przykleili, bo główka była pęknięta jezuska, zaimpregnowali, także chyba będzie trwała tak dosyć. Do pomocy ludzi nie ma, no by szli, niektórzy by szli, ale boją się, bo co powie Wojtek. Umie władzę zdobyć, ludźmi sterować, tylko żeby w kierunku wiary, to się obróciło o 180 stopni. Wtedy to byłoby pozytywne dla wiary. A tak, to jest takie chyba osłabienie wiary. A może w tym przypadku pomógł w odbudowie tej figurki, czy nie? Nawet bym nie chciał jego pieniędzy. Nawet bym nie chciał jego pieniędzy, bo zakopał to się, wykopałem. Myślałem, że ludzie się dołożą. Dołożyli się, jak miałem postawione. Par ludzi z wioski dołożyli 1300 zł, miło, dzięki im za to. Te krzaczki to tutaj rosną, to żona miała uhodowane w domu, sama. I tak posadziliśmy, a teraz no jest chora. Żona zachorowała jeszcze? Tak. Okazało się, że ma nowotwora, ciężko się mówi, a ja przed wyświęceniem prosiłem księdza, żeby może jakąś mszę odprawił mi za zdrowie Brygidy. Mówiłem mu, że ma wykrytego raka. Oj, a czy mówi, no to by trzeba do kancelarii. Ja mówię, może jak będzie przy poświęceniu, może by chociaż wspomnieć to zdrowie, jakąś zdrowaśkę wspomnieć. Mówić, no tak trochę byłem potraktowany przez księdza, mówić szczerze, potraktowany no na równi z takim inwestorem, który zasponsorował te dwie lampki, ten przewód, co jeszcze tutaj leży tak fajnie sobie, nawet go nie uprzątnął. Czyli ma pan żal do księdza, że pan taki wkład duży finansowy włożył? Do wspólnego zdjęcia nawet nie byłem zaproszony. Poszliśmy do domu, tak było tu pani Danka robiła na zdjęcia, no nawet nie byłem już, no tak potraktowany byłem, tak jakby to było, no nie wiem, ksiądz się kogoś bał albo co, nie wiem. Przyrównanie, potraktowanie mnie, no to było takie troszkę upokarzające. Ale jest pan zawiedziony troszkę. No boli. Wydatek duży jak na mnie. Bo musiałem, nie mam innych dochodów, to co pszczoły robi, trochę z Unii kasy dostanę. No plan był plan, finansowałem, cieszy to. No ale to potraktowanie tak, to troszeczkę to, no boli. Ten co kupił do szkoły, no Wojciech mi najpierw, no to należało do parafii, nie? Oddane, no mamy chodniki, mamy, ale niby wierzący, a symbolem jego wiary jest tamten krzyż.
Tamten krzyż na górze, na wzniesieniu? Tamten krzyż na górze. Taką karykaturę jak postawił. Ten krzyż? Ten krzyż. Co jest tam nie tak? Co jest z nim nie tak? Podejdziemy, możemy podejść. Pokażmy. Możemy podejść i zobaczyć. Bo pan mówi karykatura, to karykatura. Zastanawiam, dlaczego? Taki Jezus nie był chudy, ani jak go po ukrzyżowaniu, jak go zakopywali do grobu. Jak on ma taką wizję krzyża Jezusa, to nie zostało poświęcone nawet jako krzyż misyjny. Krzyż misyjny przedtem stał tu, gdzie ta tuja rośnie. Troszeczkę tam dalej, przed drzwiami. Stał krzyż misyjny. Ten krzyż misyjny tu nie mógł stać, to go postawili na cmentarzu. Szczęście, że mamy cmentarz blisko. Jak są misje, to możemy iść na cmentarz blisko, nie? No, co w tym jest pięknego? Może pokażemy, bo to ludzie... To jest, no... Jak to nazwać? Robimy zbliżenie, pokażemy czytelnikom. Niektórym może to się podoba, ale w żadnym... Może to jest tak po nowemu. Może wiara się zmienia. Ja może jestem staroświecki. Tu do kościoła był stopień. No jest zrobiony podjazd i taki jest zrobiony. Ale według prawa budowlanego, według nie prawa budowlanego, tylko rozumu budowlanego, tak ten wjazd i to wszystko jest wyżej od izolacji kościelnej. Tu jest, nie, bo miał, to jest dobry człowiek i dużo inwestuje, ale jego, musi być po jego i tak to musi być zrobione. Tu będzie za chwilę też wilgoć, a idziemy z drugiej strony, tam już jest wilgoć. Będziemy malować kościół, będziemy malować. Ale pan te rady przekazywał? Moje słowo się nie liczy. Tu jest równo z izolacją, kostka. To jak tam idzie deszcz w to miejsce, nie, kostka jest tutaj, tu idzie deszcz, to gdzie ten deszcz pójdzie? Do środka, do izolacji. Przy tym wejściu skarżą się, że rynna, że to, że tam, nie? A ta cegła już odchodzi, już plustruje. Już. Tu był las, osłaniał cały kościół. Osłaniał, nie? A teraz nie ma, wycięte drzewa większość. Wycięte, dmucha deszczem, idzie na cały. Zobaczmy, jak można tak wyżej izolacji założyć, jak tam ta cegła już wygląda ładnie, nie? Tego nie było wcześniej? To się pojawiło, no nie aż tak dawno, nie teraz całkiem, ale no trochę, no chwilę to już jest, nie? No ale no, jak można wyżej nasypać, jak jest izolacja. Tam i jest i pod górkę idzie. W zakrystii pojawiła się woda. W zakrystii. Od kościoła też, no, u góry grzyb jest. A niektórzy czyli, mówią, że to jest... Czyli to wygląda tutaj ładnie, wokół. Tak, jest bardzo pięknie. A to nie wszystko. Za chwilę tu będę... Jedno, że tu, jak się przypatrzymy, były otwory wentylacyjne. Na murze kościelnym? No mur. To było, to są w murach takich wielkich, kościołach, nie kościołach, katedrach i tym podobne, są do rusztowań, to jest, było jednocześnie wykorzystane jako wentylacja. Nie będziemy tam... A to zostało zamurowane? Ten piękny człowiek zamurował to. Miał taką wizję, bo to szpeciło. Te otwory w ścianach? Tak, ma być pięknie. Jest pięknie, nie? Mur piękny, gładki. Ale prawo fizyki, jak
w środku, mróz wejdzie w środek, słonko przygrzeje, to gdzie ten, ta woda, ten szron pójdzie? Do słońca? Nie, do środka pójdzie. Jak nie ma wentylacji. Jest pięknie, ale pięknie to nie znaczy, że to trzeba. Wszystko powinno być pięknie, a nie tylko z głową, z rozumem powinniśmy robić.